Państwa, cieszę się, że do nas przybyła z Argentyny pani Barbara Sejda i serdecznie witam. Witam pana przewodniczącego Rady. Mamy tutaj radnego pana Piotra Leśniewskiego, byłego burmistrza Kamienia pana Kazimierza Fiałkowskiego. Inicjatorem tego całego tutaj spotkania jest pan Aleksander Adamański i gratuluję przedsięwzięcia. No, i przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Adama Żubkę, który szperał w historii i bardzo dużo pomógł w tej sprawie i udało się nawiązać kontakt i dzięki temu tutaj pani Barbara z nami jest. Jest tutaj z nami przedstawiciel rodziców i szkoły podstawowej w Dużej Cerkwicy, pani Bernadeta Dobek. No, a przede wszystkim nasza fantastyczna młodzież, tak jak tu już mówiliśmy, która kiedyś, mam nadzieję, nas tutaj zastąpi, pod opieką pana Adamańskiego, sporo działa i fajnie się rozwija i z tego się cieszymy, że nasza młodzież nam rośnie w siłę intelektualną. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj dzięki pani Barbarze. Rada wystąpiła, przede wszystkim pana Ratomański wystąpił z inicjatywą nadania ulicy imieniu państwa Sejdów w Kamieniu Krajeńskim i Rada to zaakceptowała. Cieszę się, że od ostatniego spotkania, gdzie gościła pani Barbara Sejdów u nas, minął tylko rok i już jest nadana ulica państwa nazwiskiem i to jest bardzo, bardzo fajne. Myślę, że tutaj więcej do powiedzenia, bo ma przewodniczący Rady, bo w sumie Rada podejmuje uchwałę, i która weszła już praktycznie w życie. Proszę bardzo, panie przewodniczący, przekazuję panu głos. Dziękuję panie burmistrzu. Ja może tylko krótko, bo nie będziemy się tutaj przedłużać. Myślę, że się po to spotkali. Ja chciałem tu parę słów powiedzieć na temat jakby organizowania w ogóle rady tutaj, bo młodzież jest, nie tak niedawno była młodzież gimnazjalna, dzisiaj już jest ponad gimnazjalna, także ostatnio tutaj pan Adamański zwrócił uwagę, że to już jest pod gimnazjalna. Ja myślałem, że to jeszcze jest gimnazjalna. Bardzo się z tego cieszę, że już jest ponad gimnazjalna młodzież. Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, że no, Rada, zresztą w takim wniosku, żeśmy jako do Rady pan Adamański wystąpił z takim wnioskiem, żeby nazwać ulicę. Zresztą to już było kilka razy przerabiane i Rada akurat do tej ulicy się przychyliła i przegłosowała. Ja może tutaj całą uchwałę nie będę czytać, tylko czytam część uchwały. To jest uchwała numer 277. Łamane przez 2014 rok Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicą miejscowości gminy Kamień Krajeński. I tutaj ja tylko się chyba odniosę do tego punktu, bo to jest tych ulic jest tutaj aż 9, żeśmy to wymieniali. Właściwie to są jeszcze ulice niektóre w ogóle niezamieszkane i akurat między innymi co tutaj jest nadana ulica imieniem rodziny Sejdów jest jeszcze niezamieszkana, także tutaj myślę, że będą się szybko budować i będzie to atrakcyjna ulica tutaj rodziny Sejdów. I odczytam tylko ten punkt, to jest w punkcie 6 i nazwa rodziny Sejdów, bo to były propozycje różne, ale żeśmy tak zdecydowali, tutaj Rada zdecydowała, że to będzie taka w miarę nie za długa nazwa i jest rodziny Sejdów. Działka oznaczona jest numerem geodezyjnym 531/19 i łącząca się z ulicą Topolową. Ja tutaj do tej uchwały jeszcze mamy uzasadnienie również i jest tutaj załącznik do tej i jest oznaczone wszystko kolorowo, także później Państwo możecie sobie, Pani może sobie tu dokładnie rozeznać i zobaczyć, gdzie ta ulica jest. Zresztą możecie, myślę, że Pan Adamański tyle czasu znajdzie, że pokaże tą ulicę, gdzie to jest. Także ja myślę, że wręczenie Pani Adamański na końcu tej, czy się teraz wręczymy? Od razu wręczymy, tak jest tą uchwałę, wręczymy z Panem Burmistrzem. Tak, prosimy Panią. Prosimy Panią tutaj o... Pan Przewodniczący wręcza. Chciałbym pogratulować,
Jak się stało, jak się stało. Może działkę będę kupowała tutaj. No, a działki oczywiście są, jeżeli pani, jeżeli pani by chciała tutaj nas, no, swoją obecnością tutaj jakoś zaszczycić, to bym bardzo prosiłem. Także, także gratuluję również. Dziękuję. I tutaj wręczam, proszę bardzo, jest akt do nadania. Dziękuję bardzo. I widzę, że oferta moja spodobała się pani. Do tej ulicy, szanowni państwo, pan przewodniczący mówi, że nie jest zamieszkana, ale faktycznie tam się już budują. Tak, i to jest ale to znaczy, że nie mogę kupować działki. Nie, są, są, są działki, są działki na pewno, może żarty żartami, ale mój wnuk przedwczoraj się ożenił z Polką i zamieszkuje tutaj, więc nigdy nie wiadomo. No właśnie, wrócił do korzeni, to jest bardzo miłe. Wrócił tak. To jest niesamowite. Szanowni państwo, jeszcze popełniłem gafę. Chciałbym przywitać nasze media, miejską telewizję kablową i Wiadomości Krajeńskie, które praktycznie nam na co dzień w naszych wydarzeniach towarzyszą. A teraz myślę, że na pewno będzie chciał parę słów powiedzieć i pan Atamański, i pewnie parę słów pan Żubka, a wtedy młodzież. Czy młodzież pierwsza? Myślę, że młodzież. Tak, proszę bardzo, zapraszamy młodzież. Ja poproszę Kungę i Remka, żeby słowa przedstawi całą tą naszą genezę tego naszego przedsięwzięcia. Projekt Wystawy Kanadzie chcieliśmy realizować jako młodzieżowa grupa śladowców w grudniu 2012 roku. Do czerwca 2013 braliśmy udział w wielu warsztatach tematycznych. Naszym celem było przypomnienie historii przedwojennych właścicieli Pałacu w Kazimiu oraz ich upamiętnienie. 27 czerwca 2013 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której członkowie rodziny Sejdów otrzymali honorowe obywatelstwo naszego miasta i gminy. Wielkie znaczenie miała dla nas obecność pani Bazi, wnuczki Wygłosa i Stefanii Sejdów wraz z rodziną. Harmonogramy naszych działań wypisaliśmy także na danie jednej z ulic Kamienia Krajeńskiego imienia rodziny Sejdów. To zadanie udało nam się zrealizować 26 czerwca tego roku. Na sesji Rady Miejskiej radni poparli nasz wniosek. To było ostatnie działanie związane z tym projektem, które otworzył przed nami nowe perspektywy. Z pewnością, jeśli tylko będziemy mieć możliwość, skorzystamy z zaproszenia do Argentyny, jakie otrzymaliśmy od pani Basi. Podczas projektu wiele razy było nam ciężko, ale to, że dzisiaj tu jesteśmy, znaczy, że daliśmy radę i z ręką na sercu mogę powiedzieć w imieniu wszystkich śladowców oraz naszego opiekuna pana Olka, że było warto. Poczuliśmy, że zrobiliśmy bardzo dużo dla siebie, ale także wiele dla rodziny Sejdów. Wykonana praca na każdego z nas wpłynęła inaczej. Jednak łzy, które towarzyszyły wszystkim podczas finału projektu, są dowodem, że było nam to potrzebne. Dziękujemy pani Basi za wsparcie i za to, że dziś znów jest tu z nami. Gdyby nie pani zainteresowanie, projekt na pewno nie byłby tak wzruszający. Nie żegnamy się z panią, bo mamy nadzieję, że nasz kontakt pozostanie żywy przez wiele lat. Jeśli można, panie burmistrzu. Proszę bardzo. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować młodzieży za wspólne 3 lata nad projektem, bo 3 lata ten projekt realizowaliśmy. Dziękuję również mojemu koledze, przyjacielowi, panu Adamowi Żubce za pomoc w wyszukiwaniu właśnie pani Barbary, bo dzięki panu Adamowi udało się odnaleźć panią Barbarę w Argentynie. Chciałbym też serdecznie podziękować panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu koleżankom i kolegom radnym za poparcie naszego wniosku i umożliwienie zrealizacji naszego ostatniego tego punktu, którym właśnie było nadanie jednej z ulic naszego miasteczka ulicą rodziny Sejm. Serdecznie państwu za to wszystko dziękuję. Dziękuję również mieszkańcom Kamienia Krajeńskiego za wyrozumiałość, za pomoc w wielu sprawach, które podczas tego projektu wspólnie realizowaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, no, każdy mi dziękuję. Ja bym bardzo, bardzo chciał podziękować pani Bernadecie, która tak naprawdę rozpoczęła ten projekt, kiedyś mi opowiedziała o historii niezwykłej rodziny, o pani Stefanii. Gdyby nie pani Bernadeta, to oczywiście ja nie miałbym zupełnie pojęcia, kto tam był właścicielem tego dworku. Także
także bardzo, bardzo Pani dziękuję. Chciałem powiedzieć, że ja jako taki poszukiwacz cały czas badam Radzin. W tej chwili byłem dwukrotnie w Żutowie. Przeszukujemy tamte akta. Chodzi o jakieś wzbogacenie naszej wiedzy o zbrodniarzach, którzy tutaj w Radzinu byli. Myślą o Sorgacu, Tomicu, Moczku, o braciach Bruno, ich ojcu. No, w tą stronę staram się co nieco wtedy być może panu burmistrzowi przekażę. To jest chyba też istotne, żeby wiedzieć, kim byli ci zbrodniarze. Bo tak naprawdę nic o nich oczywiście nie wiemy. Dziękuję Aleksandrowi tutaj za zaproszenie, za te zaangażowanie młodzieży. No, pani Barbarze, która jest po raz drugi tutaj u nas. Nie wiem, czy już ostatni, ale może pani działkę kupuje. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że pani Barbara już do pałacu w Radzimiu wróci. Tam jest ich miejsce. Panie burmistrzu, można dwa słowa? Proszę was, panie burmistrzu. Droga młodzieży, szanowni państwo, ja też jestem jak historia już, jak ten pałac. Chodząca bo właśnie historia. Wie, proszę, chodząca historia, ponieważ żyłem tu w kamieniu od 1946 roku, a zatem Radzim ciągle był też tam bardzo bliski. A od 1965 roku byłem tutaj gospodarzem miasta i gminy, stąd jeszcze bliżej ten Radzim poznawałem, tym bardziej, że mamy tam mogiły poległych z 1939 roku zamordowanych w Radzimiu i okolicach, na gruntach właśnie dawniej państwa. Stąd też znam również historię tego pałacu. Cieszyłem się kiedyś, kiedy był prowadzony remont, taki generalny remont, wymiana dachu. No wspaniale to się tam rozwijało. Była nadzieja, że to wszystko zostanie na długie lata. No, byłem też świadkiem, kiedy wybuchł pożar w Radzimiu, kiedy już dach był nowy położony. Wracaliśmy akurat z Golubia do Brzynia ze Związku Miast Polskich i jeżdżałem, była godzina chyba 11 czy koło 12 w nocy, widzimy pożar. Zatrzymaliśmy się. No było przykro, że przed chwilą odnowiony pałac ulega zniszczeniu. No i tak właściwie to tak pozostało, no trochę ten dach został tam naprawiony, ale generalnie w tej chwili jako radny powiatowy nie mogę przejść do porządku dziennego, że nie ma właściciela takiego prawdziwego zdarzenia, czy dzierżawcę, czy też właściciela. Stąd też i poprzedniej kadencji i tej kadencji zgłaszałem interpelację do właściciela Agencji Nieruchomości Rolnych, ażeby wreszcie coś z tym zrobić. Bo wiemy, że i kradzieże były, że niszczeje to, a przecież jest to obiekt zapisany jako zabytek. Jest to obiekt naprawdę historyczny, położony na naszym terenie. Stąd też zabiegam o to, żeby ostatecznie agencja sprawę rozwiązała. Ja nie wiem, jaka jest własność od strony państwa, bo wiem, że to jest własność Skarbu Państwa w tej chwili. Nie wiem, czy państwo się staracie o odzyskanie tej nieruchomości, ale nieważne. Ważne jest, żeby był gospodarz, żeby to nie niszczało, żeby to naprawdę było również dla pokoleń, o których tutaj mówimy, że młodzież nas kiedyś zastąpi, ale też żeby to zostało jako obiekt naprawdę historyczny, czy też służył społeczeństwu, bo przecież można wiele w tym obiekcie zrobić. Stąd też dopóki sił starczy będę zabiegał i tu państwu obiecuję, żeby jakoś ten problem został rozwiązany. Nie mam odpowiedzi od agencji po ostatnich interpelacjach, ale myślę, że jeżeli znowu będzie negatywnie, to znowu postaram się tam komisję sprowadzić, bo już tak raz była z architektem, z konserwatorem, no ale to tak wszyscy pogadali i pojechali. Pogadali i pojechali, stąd też myślę, że moim obowiązkiem jako tu i mieszkańca Kamienia i radnego coś domagać się, żeby to zresztą zostało załatwione. A z tej okazji życzę państwu wszystkiego najlepszego, bardzo się cieszę, że pani
części jest w Kamieniu i tu podpowiada. Niech się pani sprowadzi do pałacu i będzie, będzie elegancja. Będziemy wszyscy zadowoleni. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za zaproszenie również wszystkim. Dziękuję. Dziękuję też. Dobrze, to ja na końcu. Proszę bardzo. Zostaw się ocenę, nie jest. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Siedząc tutaj przy stole, pożyło we mnie pewne uczucia. Miałem okazję i przyjemność kilka lat temu wraz z moim nieżyjącym ojcem pracować przy książce, która mówiła o życiu wielkiego Polaka, lekarza, profesora, doktora Ludwika Rydygiera. To był lekarz, który pierwszy na świecie zrobił resekcję żołądka, pochodził z Chełmna i później jego losy były bardzo takie skomplikowane. Tata postanowił napisać książkę na jego temat i ja przy tej książce również z ojcem pracowałem. Znam uczucia, które wam dzisiaj towarzyszą. Tobie, Olek, młodzieży. Uczucia poszukiwania, odkrywania czegoś nowego, szukania korzeni. Tak samo jak pani dzisiaj z Argentyny przyjechała, tak tata spowodował, że przyjechali wnukowie Rydygiera z Brazylii. Był to cały klan. Jego synowie, jego wnukowie i prawnukowie są również lekarzami, chirurgami. I też odbywały się takie uroczystości, pewnie na większą skalę troszeczkę, bo ten świat wokół nich był też większy. Spowodowaliśmy, że są ulice Rydygiera w Grudziądzu na przykład, czy w Chełmie, gdzie urodził się. Są pomniki, są szpitale, które noszą jego imię. To był wielki człowiek, ale ja nie chciałem mówić o Rydygierze, tylko o atmosferze, która mnie towarzyszyła przy pisaniu tej książki, przy poszukiwaniu. Ja wam zazdroszczę tego, co teraz czujecie, że ten finał przy tym stole tutaj odbywa się w takiej miłej atmosferze, że są spadkobiercy, którzy pamiętają tamte czasy, którym możecie dać dowód jakiejś swojej wdzięczności za to, że byli. Tobie, Olek, zazdroszczę. Zazdroszczę, że masz takich współpracowników, młodych, pięknych, ambitnych, chętnych do pracy. Ja sam pracowałem, też było fajnie, to była po prostu inna troszeczkę praca, ale uczucia, do których ciągle powracam, były mniej więcej te same. Ja myślę, że możemy wykorzystać zapał młodych ludzi, którzy chcą poszukiwać, chcą odkrywać coś nowego, ale nie w oderwaniu od historii, od rzeczywistości, tylko w jakimś powiązaniu, zrobić następny, kolejny krok. Tak jak pan burmistrz powiedział przed początkiem tego spotkania, że oni kiedyś przejmą stery i pałeczkę tego rządzenia tutaj w gminie, w mieście, może w województwie, może w Polsce, nie, może tu premier siedzi przyszły gdzieś z nami, to nic nie jest tutaj wykluczone. Dlatego my jako radni, którzy teraz gdzieś tam mamy wpływ na losy naszej gminy, powinniśmy się zastanowić może nad taką instytucją jak Młodzieżowa Rada Gminy. Jest to wychowanie obywatelskie niepodręcznikowe, nie książkowe, ale takie przy stole, pracowite, bezpośrednie spotkania, naśladownictwo, przekazywanie wiedzy i wiadomości. Dlaczego? Bo oni chcą, więc my możemy wykorzystać chęć. Dużo się słyszy na temat postaw młodzieży w tych czasach, a pamiętacie takie stwierdzenie zawsze, ach, ta młodzież, tak? Ta młodzież jest zupełnie inna, jest wspaniała i wykorzystajmy ten potencjał. A ja dziękuję, zazdroszczę, a wszystkim życzę dużo słońca, bo ono dzisiaj nam towarzyszy, niech towarzyszy nam przez całe życie. Dziękuję bardzo. Pani Bernadka, chciałaby też Państwu powiedzieć? Nie? Jeżeli zostanę zwołana, to powiem parę słów. Może przede wszystkim taki nadmiar podziękowań dla mojej osoby, ponieważ jeżeli powiedziałam panu Adamowi o tej wspaniałej rodzinie, to przede wszystkim dlatego, że odkąd pamiętam, zawsze w naszej rodzinie, w naszym domu, mówiono o tym wspaniałym miejscu, a przede wszystkim o tych wspaniałych ludziach, którzy zamieszkiwali pałacyk w Radzimiu. Może też
Przede wszystkim dlatego, że mój wuj, mój dziad wuj, można powiedzieć w ten sposób, ponieważ brat mojej babci, który zresztą zginął w Katyniu, był przyjacielem tutaj przodka pani Barbary. I rzeczywiście oni bywali w naszym domu i gdzieś ta, te losy jednej rodziny i naszej rodziny się splatały. I mój udział jest tylko taki, że ja po prostu wspominając, nie znając właściwie tej rodziny głębiej, pana domowi podszepnęłam, ponieważ nalegał, trochę nalegał, kto tutaj, kogo można by było jeszcze w jakiś sposób odkryć, w czym jest zresztą bardzo dobry. No i tak mając gdzieś tam w pamięci, w sercu tę wspaniałą rodzinę, podszepnęłam o rodzinie państwa Sajdów. I tylko taka moja zasługa, nic więcej. Jeden mały zastrzyk, a ileś działa. Bardzo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście ten temat się rozrósł do, no, do namacalnych efektów, jakim jest pani Barbara i ten wspaniały, rozrośnięty temat w postaci ulicy. Dziękuję. Na mógł też powiedzieć, to tak naprawdę zaczęło się od zdjęcia, które pani mi darowała. Bo to było zdjęcie właśnie Franciszka Przytarskiego z Tadeuszem Sejdą, tak, na jednej z ulic Kamieńskich. Tak, tak. I wtedy myśmy zaczęli do mnie szukać, kto to jest ta osoba. O, tak. Myśmy, że to jest Tadeusz Sejda i od tego się tak naprawdę, od zdjęcia, tak, tak. Od tego zdjęcia zaczął się cały nasz projekt, całe nasze przedsięwzięcie. Także gdyby nie to zdjęcie, Szanowni Państwo, 8 lipca Urząd Miejski podpisał porozumienie z wojewodą na remont cmentarza w Radzimiu. Otrzymaliśmy kwotę 10 tysięcy złotych i mam nadzieję, bo też jest to nasze marzenie, żebyśmy to miejsce mordu upamiętnili dla pokoleń, żeby młode pokolenia wiedziały, że taki tragizm miał miejsce i żeby dążyli zawsze do pokoju. A tutaj jeszcze wracając do pana Adama Żółwkiego, wspomniał o Żółwki, wspomniał o Zorgasie. To był komendant w Radzimiu, który wykorzystał ludzi będących w obozie. Przez 3 miesiące kopali w gminie Kamień Gdański nową odnogę rzeki Kamionki. I ta nowa odnoga znajduje się pod żelaznego mostu do jeziora. Przez 3 miesiące 100 osób łopatami wykopało nowy bieg rzeki Kamionki. Dlaczego pamiętam? Dlatego, że też tutaj pochodzę z Kamienia Krzeńskiego. Jesteśmy mocno korzeniami właśnięci w gminie Kamień Krzeński i ojciec to przekazywał. Przekazał nam jako młodszemu pokoleniu. W młynie gospodarzył Kopę, to był też z Orgasa i oni wykorzystali te układy i od nowa wykopano tą rzekę, bo stary bieg Kamionki wchodził do jeziora jak gdyby taką deltą upiększoną, dużo zawijasów było, a tutaj wypostowano i zrobiono kwiatniki i hodowano przez czas okres wojny kwiatki. Także to taka mała ciekawostka też z czasów wojny, ale zarazem i dramatyzm tych ludzi, którzy musieli ciężko pracować, aby zachcianki spełniać okupanta. Także tylko tyle. Czy ktoś chciałby jeszcze oficjalnie coś powiedzieć? No to może ja, żeby proszę podziękować bardzo, tylko i wyłącznie wszystkim. Jestem na nowo w Kamieniu. Cieszymy się bardzo. Powiedzmy nie zupełnie, żeby odwiedzić Radzim, bo tak naprawdę to przyjechałam na ślub mojego wnuka, który w niedzielę ożenił się. Ale z wielką przyjemnością przyjeżdżam tutaj. Kocham was bardzo. I dziękuję i tym szaleńcom, jak panowie, że się zajęli tak, ale tak z całego serca właśnie tym Radzimiem. Radzimiem, którego ja nie znałam i który widziałam zrujnowany i go widzę. Przepraszam, ale teraz są takie dni straszne, powiedzmy, z radości i tak dalej. Radzim kocham, ale nie mam na to pieniędzy ani sił, żeby go odnowić. Dużo dałabym, żeby to zostało zamienione na jakiś ośrodek, żeby było wykorzystane, bo naprawdę szkoda tak ogromnego budynku,
i naokoło tego parku, żeby to wszystko niszczało. W roku 88 byłam, kiedy Radzim był odbudowany przepięknie i wtedy mnie poproszono, żeby przysłać, jeżeli mam jakieś zdjęcia, jak był urządzony w środku. Miałam zdjęcia, przysłałam i niby miało to się stać, a potem wybuchł ten pożar i nigdy więcej nie zostało odnowione i nigdy więcej nie... I teraz to jest ruina zupełna, czego nie można... Wydaje mi się, że właściwie jeżeli ktoś poważnie się tym nie zajmie, to jest niemożliwe, żeby to odbudować. Dziękuję szaleńcom, którzy podjęli taki czyn i taki wysiłek, włożyli w to, ale wysiłek, który wydaje mi się wart jest tego, bo rodzina Sejdów jest rodziną zupełnie typowo polską, kochającą ojczyznę, nie tylko Zygmunt, ale Marian Sejda i Władysław Sejda. Wszyscy oni oddali swoje życie Polsce i to był jedyny cel ich życia, bo ja jestem synową Mariana Sejdy i wiem, jak ostatnie lata kochał tą Polskę, pomimo że do niej nie wrócił, bo miał inne przekonania polityczne, ale zawsze prosił, żeby jego prochy zostały przywiezione do Polski. Co uczyniłam i leżą na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, gdzie leży mój dziad Zygmunt Sejda, gdzie leży ich stryj Władysław Sejda i gdzie leży obecnie pochowany Marian Sejda. Także życzenia jego spełniłam, a Radzimia niestety nie mogę obiecać, że go dostanę. To znaczy do mnie napisała ta spółka, ta agencja, że mogę odkupić Radzim, co mnie oburzyło, tak samo jak mnie oburza, że mogę sobie kupić obywatelstwo polskie, co mi odebrano w czasach komunizmu, a teraz muszę je kupować. Urodzona w Polsce, mające korzenie stuprocentowo polskie, muszę sobie kupić obywatelstwo polskie. Więc tego nie zrobię też nigdy. A Radzimia nie kupię, bo nie mam, nie stać mnie na to. Stać mnie tylko, żeby przyjechać, obejrzeć i popłakać. Dziękuję jeszcze raz. Szanowni Państwo, zanim dojdziemy, chciałbym podziękować wszystkim, przede wszystkim młodzieży Grupie Śladowców za wytrwałość, a wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że udało się odtworzyć korzenie państwa Sejdów i poszukać ich, serdecznie dziękuję i życzę wszystkim powodzenia. Dzisiejszą uczestność uważam za zamkniętą. Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze dostaniemy, jeszcze tutaj w później rozmowie sobie porozmawiamy, włącznie z młodzieżą. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałbym podziękować pani Barbarze, że przyjechała tyle tysięcy kilometrów do nas. Pani Barbara, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Pani mi wspomniała o wesele w Bydgoszczy, a gdzie to wesele było? W Bydgoszczy, tak. Było mi się widziane, jak gdyby to już tą naszą uroczystość dzisiejszą zamknął, ale ja jeszcze również chciałbym też podziękować, że panu Atamańskiemu i panu Żubku i młodzieży. To zresztą wszystkim podziękować ci, co się przyczynili do tego, że to ta rodzina została odkryta, ale myślę, że pan Atamański na tym nie zakończy. Myślę, że tutaj jeszcze wielu, bo myślę, że wielu jeszcze gdzieś tam naszych Polaków jest za granicą i gdzieś tam jeszcze coś tam odnajdzie i w przyszłości jeszcze jakoś taką podobną uroczystość będziemy mieli. A ja chciałbym podziękować również pani, że się pofatygowała tu do nas przyjechać i odebrać tą uchwałę Rady Miejskiej, bo to no jest jak gdyby państwowa nasza taka instytucja, która takie coś nadaje. I chciałbym podziękować, że pani przyjechała i znalazła czasu, żeby tu nas odwiedzić. Ja niestety już powinienem jechać, bo mam wyjazd do Bydgoszczy, także kawałek drogi to jest i chciałbym zdążyć. I także ja tutaj dłużej z wami nie mogę być. Także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj no, młodzieży przede wszystkim, bo że znalazła też czas, bo młodzież na dzisiaj patrzy tylko, żeby nad morze jechać się opalać, nad jeziora, ale znalazła tyle czasu i zechciała tutaj z nami być. Także
wszystkim i panu przede wszystkim dziękuję, a w szczególności pani dziękuję. Ja się pożegnam i chciałem podziękować za to, że mogę z wami jeszcze dzisiaj. Dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia, może wkrótce się zobaczymy. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak jest dobrze.